Dzień dobry, bardzo mi miło, że Państwo przyszli. Pewnie dla części z Państwa rzeczy te nie będą nowe, ale pewnie dla części trochę będą. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć parę słów o pewnym stanowisku, które powstało w drugiej połowie wieku XX na gruncie tego, co nazywamy filozofią umysłu i przez pewien czas cieszyło się taką opinią, że wreszcie rozwiązaliśmy problem umysł-ciało. Tak? Był taki moment w historii ludzkości, kiedy filozofowie i tak zwani kognitywiści myśleli sobie, że znaleźliśmy wreszcie odpowiedź na pytanie, jaka jest relacja umysłu do ciała. I to stanowisko, które przez pewien czas miało taki status, amerykańscy naukowcy udowodnili, że jest wreszcie odpowiedź na to, jaka jest relacja umysłu do ciała, to jest stanowisko, które się nazywa nieredukcyjnym fizykalizmem. Tak? I chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć parę słów na temat tego, skąd się wziął pomysł na to stanowisko, jakim jest nieredukcyjny fizykalizm, dlaczego ono cieszyło się tak dużą popularnością i dlaczego ludzie zaczęli w którymś momencie mieć wątpliwości co do tego, dlaczego to jest najlepsze z możliwych rozwiązań problemu umysł-ciało. No i teraz na początek kilka słów na temat tego, czym jest ten problem umysł-ciało, a zwłaszcza czym on jest w tej formie, w jakiej znamy go właśnie w filozofii analitycznej i kognitywistyce, jak on został ujmowany powiedzmy od lat 50. XX wieku, tak, kiedy on wrócił w centrum rozważań filozoficznych. Oczywiście drugim takim okresem historii, kiedy ten problem był rozważany, była filozofia nowożytna w XVII-XVIII wieku, ale ten problem z jakiegoś powodu wraca do nas gdzieś w latach powojennych i na czym on polega. A i ten problem umysł-ciało, tak jak dzisiaj sobie od tych kilkudziesięciu lat o nim myślimy, polega na takim problemie, w jakiej relacji pozostaje to, co nazywamy zjawiskami mentalnymi, czyli takimi zjawiskami jak myślenie, odczuwanie, przypominanie sobie, jakieś stany emocjonalne, posiadanie przekonań, rozumowanie matematyczne i tak dalej. W jakiej tego typu zjawiska pozostają relacji do zjawisk fizycznych, tak? Cokolwiek to znaczy, czy co to znaczy zjawisko fizyczne? Zjawisko fizyczne, tak jak to dzisiaj rozumiemy, to jest pewnego rodzaju zjawisko, które znajduje się w czasie i przestrzeni, które ma swoje miejsce w tym kontinuum czasoprzestrzennym. To jest zjawisko, które podlega prawom przyrody szeroko rozumianym i to jest zjawisko, które możemy ująć za pomocą jakiegoś matematycznego pomiaru, tak, które posiada jakąś mierzalną charakterystykę. Tak? I teraz tak jak się o tym problemie umysł-ciało mówi, no to ten problem umysł-ciało polega na tym, jak mamy ten obraz świata, który jest fundamentalnie fizyczny, tak? To znaczy składa się właśnie z tych mierzalnych, obiektywnych procesów znajdujących się w czasoprzestrzeni, to jak znaleźć miejsce dla zjawisk umysłowych w tym obrazie świata, tak? Gdzie ten umysł w tym świecie fizycznym się znajduje, gdzie on się mieści. Tak? No i w szczególności to pytanie polega na tym, no, jaka jest relacja tych zjawisk umysłowych do pewnego szczególnego rodzaju zjawiska fizycznego, jakim jest nasz mózg. Tak? Jaka jest relacja między tym, co nazywamy sferą umysłową, sferą mentalną, do tego pewnego po prostu kawałka materii znajdującego się w pewnym konkretnym miejscu, czasie i przestrzeni, który jest naszym mózgiem. Okej, no i teraz właśnie to jest charakterystyczne dla naszego myślenia o tym problemie, to jest duża popularność stanowiska, które ogólnie nazywamy stanowiskiem fizykalistycznym. Tak? I co to jest stanowisko fizykalistyczne w problemie umysł-ciało? No to jest takie podejście, w myśl którego myślimy sobie, że zjawiska umysłowe, właśnie myślenie, emocje, odczucia, należy traktować jako normalne zjawiska fizyczne. Tak, że umysł ludzki jest po prostu częścią świata fizycznego, że to jest coś, co znajduje się właśnie w czasie i przestrzeni, co podlega normalnym, zwykłym prawom nauk przyrodniczych i co właśnie możemy jakoś zbadać, zmierzyć w obiektywny, numeryczny sposób. Tak? I to jest właśnie ogólna idea fizykalizmu, tak? Że umysł jest taką samą rzeczą,
jak wszystko inne w kosmosie. Tak to mówi ogólna intuicja fizykalistyczna, która z różnych względów, o których właśnie powiem, jest w jakimś sensie dominująca w naszym współczesnym sposobie myślenia o relacji umysłu i ciała. I dlaczego właśnie współcześnie ludzie myślą raczej, częściej niż rzadziej o umyśle w sposób fizykalistyczny? No i za fizykalizmem przetacza się tak standardowo następujące argumenty. Pierwszy argument to jest taki głęboko fizykalistyczny, głęboko metafizyczny, głęboko filozoficzny. To jest tak zwany argument z oszczędności ontologicznej. Tak, to mówimy sobie coś takiego. Tak? Jeżeli wszystko, co mamy do wyjaśnienia, dałoby się wyjaśnić za pomocą jak najprostszego opisu rzeczywistości, no to ten prostszy opis rzeczywistości jest lepszym, prawdziwszym opisem rzeczywistości niż opis rzeczywistości bardziej skomplikowany. No i teraz teoria fizykalistyczna, która mówi, że umysł jest po prostu częścią świata fizycznego, jest czymś, co znajduje się w czasie i przestrzeni i tak dalej, jest zdecydowanie prostsza niż teoria, która by mówiła, że umysł jest czymś specjalnym, jest czymś więcej, jest czymś, co znajduje się poza światem fizycznym. No i jeżeli przyjmiemy sobie ten prostszy fizykalistyczny obraz świata i w ten sposób wyjaśnimy wszystko, co chcemy wyjaśnić na temat tego, jak działają ludzie, tak? No bo to jest pytanie, które stawia sobie psychologia, tak? Czy w ogóle nauki o człowieku, to jest dlaczego ludzie robią to, co robią, tak? Jeżeli odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią, możemy uzyskać poprzez zapostulowanie umysłu jako czegoś należącego do świata fizycznego, no to w ten sposób właśnie dowodzimy prawdziwości fizykalizmu, tak? Bo nie ma potrzeby postulowania czegokolwiek więcej niż świat fizyczny, aby człowieka wyjaśnić. Okej. Drugi argument, też taki natury filozoficznej, jest taki, że fizykalizm, jak się wydaje wielu filozofom, lepiej wyjaśnia sławetny problem interakcji umysł-ciało. Tak? No bo jest prawdą dość oczywistą w naszym codziennym doświadczeniu, że umysł i ciało wchodzą ze sobą w jakieś interakcje. Tak? I to są interakcje w dwie strony. Tak? Po pierwsze, możemy robić rzeczy dlatego, że pomyśleliśmy, że chcemy je zrobić. Tak? Na przykład to zrobiłem, tak? Dlatego, że pomyślałem, że to jest dobry przykład na interakcję umysł-ciało, tak? I jestem w stanie poruszyć obiektem fizycznym, tak? Siłą swojej woli, tak? Tak? Siła woli polega na tym, że moja wola kieruje moją ręką i ta ręka kieruje długopisem. No i w ten sposób właśnie sfera mentalna wpływa na rzeczywistość fizyczną. No i w drugą stronę też wydaje się, że to, co się dzieje z naszymi ciałami, to jest coś, co wpływa na nasze stany mentalne, tak? To jakby jeżeli ktoś z Państwa zrobił coś kiedyś takiego strasznego, jak na przykład odurzył się napojem alkoholowym, tak? To jest bardzo dobry dowód na to, że sfera fizyczna wpływa na naszą umysłowość, tak? Bo nasze stany mentalne w tej sytuacji zostały zmienione przez pewną interakcję na poziomie fizycznym, tak? Jakiś związek chemiczny dostał się do naszego organizmu, coś tam sobie podziałały te związki chemiczne, tak? I nasze stany mentalne stały się o to inne, tak? Można też kogoś uderzyć w brzuch, tak? I tego kogoś coś zaboli, tak? No i to też jest interakcja ciała z umysłem, tak? No bo stricte fizyczne wydarzenie jest czymś, co wpływa na umysł. No i tradycyjnie wszystkie formy dualizmu, tak? Czyli takiego podejścia, które mówi, że umysł jest czymś odmiennym, jest czymś pozafizycznym, miały problem z wyjaśnieniem tego, jak to się może dziać, że sfera umysłowa może wpływać na sferę fizyczną i vice versa. Tak? To był ten klasyczny problem dla stanowisk dualistycznych, tak? Że nie bardzo było wiadomo, w jaki sposób umysł, który miałby być rzekomo czymś niefizycznym, może wpływać na świat fizyczny, w jaki sposób nasze ciało, zmiany w naszym ciele, które jest czymś fizycznym, mogą wpływać na nasz niefizyczny umysł. No a w fizykalizmie to jest banalne, tak się wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ no, po prostu to jest interakcja jednej fizycznej rzeczy z inną fizyczną rzeczą. Tak? Mój mózg wysyła te tajemnicze impulsy, tak? To neurologowie nam to tłumaczą, jak to się dzieje,
jakieś neuroprzekaźniki, pompy sodowe i tak dalej, gdzie dzieją te rzeczy, no i w ten sposób steruje swoją ręką, no i nie ma problemu z wyjaśnieniem interakcji umysł-ciało, więc nie mamy tego problemu. Kolejnym argumentem, który jest może filozoficznie gorszy, ale propagandowo lepszy, tak, za tym, dlaczego mielibyśmy preferować fizykalizm nad jakieś stanowiska dualistyczne, jeżeli chodzi o relację umysł-ciało, to jest sławetny argument z rozwoju nauki. Tak, to jest taki ulubiony w asortymencie fizykalistów argument za ich stanowiskiem, to jest argument z rozwoju nauki, tak? To jest taki argument, który mówi, no patrzcie ludzie, tak? Tyle razy w historii ludziom wydawało się, że jakieś zjawisko ma charakter tajemniczy, niewyjaśnialny zwykłymi przyrodniczymi metodami, nie podlega zwykłym prawom przyrody, tak? A potem i tak okazywało się, że to da się wyjaśnić. Tak, więc za każdym razem, mówią nam zwolennicy fizykalizmu, za każdym razem, kiedy wydawało się, że jakieś zjawisko jest niewyjaśnialne, to później mieliśmy dobre wyjaśnienie właśnie za pomocą przyczyn naturalnych. Tak? I ukochany przykład właśnie w tym argumencie z rozwoju nauki to jest życie. Tak? Jest dosyć może nie do końca znaną częścią historii rozwoju intelektualnego ludzkości, że jeszcze do wieku XIX dość powszechne było przekonanie, że życie jest czymś, co jest fizycznie niewyjaśnialne. Tak, że nie ma możliwości wyjaśnienia procesów życiowych za pomocą tego, co nazywamy zjawiskami fizycznymi. Tak, że trzeba tutaj zapostulować jakąś niefizyczną część rzeczywistości, jakąś siłę witalną, etc., etc., i że właśnie życie jest tym czymś poza fizycznym w jakimś sensie. No i z tego właśnie względu to, co się stało właśnie w latach 50. XX wieku, tak, czyli odkrycie struktury DNA było tak dużym propagandowym sukcesem fizykalizmu. Tak? Dlaczego? Dlatego, że co to jest replikacja DNA? Replikacja DNA to jest po prostu bardzo w pewnym sensie banalny proces chemiczny, który możemy opisać na poziomie interakcji cząsteczkowych. Tak? To jest coś, co w pewnym sensie jest takim mechanicznym procesem fizykochemicznym, a ten mechaniczny, banalny z pewnego punktu widzenia proces fizykochemiczny jest tym, co wyjaśnia nam tak zwaną tajemnicę życia. Tak? Tak? To było coś, z czym nie wiem, starożytni filozofowie greccy mieli taki straszny problem, tak? Dlaczego rośliny rosną, a potem przestają rosnąć, tak? No, nie wiadomo, tak? Tak? Jakby jest takie zjawisko, że roślina rośnie, dochodzi do pewnego momentu i potem już nie rośnie, tak? No i jeżeli nie chodziliśmy do szkoły na biologię, tak? Tylko mamy sami wykoncypować odpowiedź na pytanie, dlaczego rośliny rosną, a potem przestają rosnąć, tak? To nie jest oczywiste, tak? Dlaczego to się dzieje? No i pojawia się naturalna dla ludzi pokusa, żeby spróbować wyjaśnić to zjawisko za pomocą jakiejś nienaturalnej, nadnaturalnej siły, która steruje tym procesem, tak? Jakiejś właśnie entelechii, która jest zawarta w tej roślinie czy czegoś takiego. No a dzisiaj wiemy, tak jak nam się wydaje, że dzisiaj wiemy cokolwiek, że ten proces jest w pewnym sensie wyjaśnialny całkowicie za pomocą fizykochemicznych interakcji, które zachodzą w tejże roślinie. Tak? Tam nie ma żadnej magii, która za to odpowiada, nie ma żadnego ducha witalnego, który steruje wzrostem i zatrzymaniem wzrostu tej rośliny. To wszystko możemy wyjaśnić za pomocą właśnie w gruncie rzeczy prostych i mechanicznych procesów fizykochemicznych. Tak? I właśnie to odkrycie DNA i to jakby w pewnym sensie pokazanie na jak prostych podstawach materialnych opiera się fenomen życia, to był taki duży propagandowy plus dla stanowiska fizykalistycznego. On mówi, aha, patrzcie, to co się wydawało takie trudne, to możemy wyjaśnić w łatwy sposób, więc z umysłem, tak, z tą sferą subiektywną, umysłową, która też się nam wydaje prima facie trudna i wydaje się wymagać jakiegoś wyjaśnienia za pomocą nienaturalnych, niematerialnych, duchowych czynników, tak, to też będziemy sobie mogli
dokładnie w taki sam sposób poradzić. No i jeszcze fizykalizm ma sobie radzić z takimi tradycyjnymi zarzutami, jakie stawiano wobec różnych form dualizmu, tak? Różne argumenty filozofowie wytaczali wobec dualizmu, na przykład to, że dualizm ma straszny problem z wyjaśnieniem bardzo prostego faktu, znaczy takiego naszego subiektywnego poczucia, że nasze umysły są gdzieś, tak? A dokładnie tu, tak? Gdzieś mniej więcej. Tak? Gdzieś nasz umysł jest gdzieś mniej więcej za naszymi oczami, tak? Tak to subiektywnie odbieramy, że nasze ja, nasza subiektywna sfera umysłowości znajduje się gdzieś w jakimś takim punkcie czasoprzestrzennym, który znajduje się gdzieś za naszymi oczami, tak? A jeżeli dusza by miała być czymś niematerialnym, no to nie jest za naszymi oczami, bo przedmioty niematerialne nigdzie nie są, tak? Więc to była taka duża problemowa sprawa dla dualizmu, tak? To jest taki anegdotyczny kontrargument przeciwko postulowaniu właśnie niematerialnej duszy, tak? Dlaczego moja niematerialna dusza miałaby się znajdować gdzieś tutaj, a nie w tym krześle? Tak? No bo jak jest niematerialna, to albo może się znajdować nigdzie, albo w dowolnym miejscu. Tak? No i dla fizykalizmu nie ma problemu z wyjaśnieniem tego, że nasze sfery subiektywne znajdują się gdzieś tutaj, no bo są po prostu w naszym mózgu. Tak? Kolejny problem, jakim był, mierzył się dualizm, to jest w jaki sposób możemy cokolwiek wiedzieć na temat stanów umysłowych innych ludzi. Tak? Jeżeli one odbywają się w ich jakiejś takiej właśnie nadnaturalnej duszy, tak? To w jaki sposób możemy epistemologicznie dotrzeć do czegoś takiego, co jest ich niematerialną sferą. Tak? No nie mamy z tym żadnego kontaktu. Tak? No i fizykalizm odpowiada, no w bardzo prosty sposób poznajemy stany mentalne innych ludzi, no w taki sposób, jaki poznajemy cokolwiek, co jest w świecie fizycznym. Tak? No bo poznajemy tak naprawdę ich mózgi. Okej. No więc to jest taka ogólna idea tego, dlaczego ludzie, filozofowie w sporej części, a ludzie naukowcy w przeważającej większości zaczęli preferować podejście fizykalistyczne do problemu umysł-ciało, a nie podejście jakiegoś dualistyczne. No i w związku z tym pytanie, jakie się pojawia, to nie jest, czy być fizykalistą, ale jakim fizykalistą być, tak? Jak już sobie odpowiemy, że chcielibyśmy w jakiś sposób powiedzieć, że umysł jest zjawiskiem fizycznym, no to jak w szczegółach opowiedzieć tą historię o tym, że umysł jest czymś, co znajduje się w świecie fizycznym i umysł jest w jakimś sensie związany z tym, co nazywamy naszym mózgiem i układem neuronalnym. Okej, no i najbardziej prosta i taka prostacka wręcz forma fizykalizmu to jest coś, co nazywa się w podręcznikach minimalnym fizykalizmem. Tak? To jest coś, taka teza, która dla wielu ludzi, dla wielu właśnie fizykalizmów to jest taki minimalny wymóg zdrowego rozsądku i dobrego wychowania. Tak? To jest wiara w minimalny fizykalizm, to jest coś, co należy przyjąć, żeby być uznanym przez innych za osobę rozsądną i kulturalną, tak? No i co to jest minimalny fizykalizm? Minimalny fizykalizm to jest takie stanowisko, które mówi, że nie ma czegoś takiego jak niefizyczne umysły, tak? No i filozofowie to w różny sposób formułują, tak? To jest, się przedstawia, że to jest negacja, zaprzeczenie istnienia jakichś dziwnych rzeczy, czy jak to się czasem mówi, odrzucenie metafizycznego chłamu. Tak, no właśnie, że wszystkie niematerialne cosie, które nie wiadomo gdzie są i w jakim sensie miałyby oddziaływać z tym, co nazywamy naszym ciałem, tak, to jest jakiś metafizyczny chłam, tak, no i właśnie to odrzucenie metafizycznego chłamu to jest właśnie ten wymóg zdrowego rozsądku filozoficznego, no i właśnie to jest ten minimalny fizykalizm. No i to jest okej, tak, to jest w pewnym sensie jakaś taka podstawowa teza, którą można przyjąć, jeżeli się wierzy jeżeli się przyjmuje te argumenty, które przedstawiają nam fizykaliści, ale to jeszcze za wiele nam pozytywnego nie mówi, tak? Bo to nam mówi tylko to, co nie wierzymy, tak? Nie wierzymy w jakąś niematerialną duszę czy coś takiego, ale nie mówi nam nic pozytywnego ta teza o relacji tego, co nazywamy sferą umysłową do
do tego, co nazywamy sferą fizyczną. No i jeżeli chcielibyśmy sobie powiedzieć coś pozytywnego, to od razu pojawia się taka pokusa, żeby to coś pozytywnego powiedzieć w sposób bardzo prosty, a zarazem bardzo mocny, to znaczy powiedzieć taką tezę, którą się nazywa tezą identyczności, czyli powiedzieć po prostu, że umysł to jest to samo, co mózg. Tak, i to jest taka bardzo prosta i bardzo mocna, a bardzo kontrowersyjna forma fizykalizmu, która mówi nam coś takiego, no umysł jest częścią świata fizycznego, bo umysł jest tą samą rzeczą, którą jest nasz mózg. Tak, i to jest właśnie teoria identyczności, która pojawiła się na firmamencie filozofii gdzieś w latach 50. Głównie jej rozwój mieli z jakiegoś powodu wkład filozofowie z takiego mocarstwa filozoficznego, jakim jest Australia, tak? Proszę Państwa, to warto zapamiętać, że w drugiej połowie wieku XX to nie w Francji czy w Niemczech się dzieją jakieś wielkie rzeczy w filozofii, tylko w Australii z jakiegoś powodu, tak? No i teraz właśnie filozofowie australijscy wychodzą z tą propozycją i mówią, że umysł po prostu jest mózgiem, tak? Że to jest ta sama, jedna i ta sama rzecz, no i koniec mniej więcej. Także moja teoria umysłu jest bardzo prosta, mówią nam ci australijscy filozofowie tylu Smarta czy Place'a. Umysł to jest mózg. Dziękuję. No i teraz z czym ta teoria się wiąże? Tak? Do czego ta teoria prowadzi? Ta teoria, jak się zazwyczaj ją prezentuje, ona prowadzi do redukcjonizmu. Tak? To jest to stanowisko ogólnofilozoficzne, które nam z którym wiąże się ta teoria identyczności umysł-ciało. Tak? No, redukcjonizm to jest taka teoria, która mówi, że jest coś takiego jak poziomy nauki. Tak? Że nauka jest czymś, co jest ułożone w sposób taki hierarchiczny. Tak? I są nauki bardziej podstawowe i nauki wyższego poziomu. Tak? I teraz ta idea hierarchii nauk jest trochę takim stylu, jak już XIX-wieczni pozytywiści nam opowiadali, tak, że jest hierarchia nauk i na dnie tej hierarchii nauk znajduje się fizyka. Tak? I to właśnie fizyka jest nauką fundamentalną i pozostałe nauki mają się redukować w jakimś sensie do tej fizyki. Tak? Że ta piętrowa konstrukcja nauk, ona ma taki status, że na dole jest fizyka i potem są nauki coraz bardziej szczegółowe. Tak? Nad fizyką jest chemia, nad chemią jest biologia, nad biologią jest psychologia, a nad psychologią są nauki społeczne. Tak? I potem mamy schodzić z tych pięter coraz niżej, dokonując redukcji tego wszystkiego po kolei. Tak? No i właśnie chemię ma w myśl tej wizji redukcjonistycznej, chemię należy zredukować do fizyki, biologię do chemii, nauki społeczne do psychologii, tak? A w interesującym nas przypadku relacji umysł-ciało mamy dokonać redukcji psychologii do pewnej szczególnej części biologii, jaką jest neurobiologia. Tak? To ten fragment tego ogólnego drzewka nauki, czy też wieżowca nauk, tak? Nas interesuje. Tak? To przejście z tego piętra, które jest piętrem psychologicznym do piętra neurobiologicznego. Tak? No i teraz jak ta redukcja w myśl tego obrazka proponowanego w latach 50. miałaby wyglądać? No ta redukcja miałaby wyglądać w ten sposób, że należałoby stworzyć prawa pomostowe. Tak? I te prawa pomostowe to było takie właśnie wizja czegoś, co mielibyśmy jak szukać. Tak, to znaczy mielibyśmy stworzyć jakieś prawo, które by mówiło, że za każdym razem, kiedy występuje jakieś zjawisko psychologiczne pewnego typu, no to będzie występowało zjawisko neurobiologiczne pewnego typu. Tak, za każdym razem, kiedy coś sobie pamiętam, to mi się aktywują... Które to? To jest z tyłu czy to z przodu? No właśnie. Tak, jakby ogólna idea. Tak, że uwaga to jest z przodu na pewno, tak? W płatach przedskroniowych mam uwagę, procesy uwagowe mamy w płatach przedczołowych, tak? Za każdym razem jak mamy poczucie, mamy zjawisko uwagi, to aktywują się
płaty przedczołowe, tak, za każdym razem jak jest reakcja, jak się czymś denerwuje, tak, to mi leci poziom kortyzolu i tak dalej, tak, więc szukamy tego powiązania opisu działania człowieka w terminach psychologicznych z opisem w terminach bardziej podstawowej nauki w myśl naszej tego pomysłu, jaką jest neurobiologia i tworzymy sobie właśnie takie prawa. No i co te prawa mają nam dać w takim filozofii? No bo to, że tak chcemy, żebyśmy wiedzieli, co się z nami dzieje, jak się denerwujemy, to fajnie, tak? Ale to nie... Dlaczego to jest filozoficznie ciekawe, że stres się wiąże z kortyzolem, a nie z czym innym? No to dlaczego to jest filozoficznie ciekawe, że ta redukcja i te prawa pomostowe mają nam służyć do w ostatecznym rozrachunku do tego, żebyśmy mogli sobie przetłumaczyć opis człowieka w kategoriach psychologicznych na opis człowieka w kategoriach neurobiologicznych, tak? Żebyśmy mogli dokonać zamiany w pewnym sensie języka psychologii na język neurobiologii, tak? To była ta radykalna idea, która stała za teorią identyczności, tak? Że tutaj nie chodzi o to, żebyśmy sobie odkryli jakieś fajną korelację w świecie. To chodzi nam o to, żebyśmy mogli zastąpić psychologię neurobiologią, tak? I dokonać utożsamienia tego, co się dzieje z ludźmi na poziomie psychologicznym, z tym, co się dzieje z nami na poziomie właśnie bardziej fundamentalnym, czyli na poziomie neurobiologicznym. No i abstrahując od tego, czy redukcjonizm jest dobrym pomysłem w ogóle, to kariera redukcjonizmu w filozofii psychologii i właśnie w dyskusji na temat relacji umysłu do ciała była bardzo krótka i dramatyczna, tak? To znaczy najpierw wszyscy się tym zachwycili, a potem wszyscy stwierdzili, że to jest jednak beznadziejny pomysł. Także jakby redukcjonizm w filozofii psychologii był zaproponowany i bardzo szybko został odrzucony. Tak, i teraz dlaczego właśnie w filozofii psychologii ludzie bardzo szybko przestali wierzyć w to, że możemy dokonać redukcji sfery języka psychologii, języka, którym mówimy o umyśle, emocjach, wspomnieniach, etc., do języka neurobiologii. No i kluczowy, klasyczny argument, który przekonał właśnie filozofów i kognitywistów do tego, że tak się nie da, że nie da się dokonać tej redukcji, to jest argument z tak zwanej wielorakiej realizowalności stanów mentalnych. Tak, to było to coś, co właśnie w latach powiedzmy 60. i 70. było tym the thing filozofii i kognitywistyce. Tak? To właśnie odkrycie, czy też zwrócenie uwagi na ten fenomen, jakim jest wieloraka realizowalność stanów mentalnych. Tak? I co mówi ta teza o tym, że stany mentalne są wielorako zrealizowane? W takim najbardziej abstrakcyjnym i może trochę technicznym języku, to postaram się najpierw wypowiedzieć, a potem wyjaśnić, to ta teza mówi coś takiego, że jeden i ten sam stan psychiczny może być zrealizowany przez różne podłoża fizyczne. Cokolwiek to nie znaczy, zaraz sobie spróbujemy opowiedzieć, co to znaczy i dlaczego ludzie w to uwierzyli. Tak? W jaki sposób ludzie doszli do tej tezy o wielorakiej realizowalności? Co sprawiło, że to stało się czymś takim bardzo ważnym i popularnym? Pierwsza taka racja, którą się podaje za wielorakową realizowalnością, która jest najbardziej, powiedzmy, takim argumentem z nauki, tak, z wiedzy o świecie, to jest tak zwany argument z neuroplastyczności. Tak? Neuroplastyczność to jest taki dość dobrze zbadany fenomen, aczkolwiek neurobiolodzy dalej mają jakieś tam wątpliwości co do faktycznego zakresu, w jakim ta neuroplastyczność ma miejsce. Neuroplastyczność to jest takie zjawisko, w którym, jak to się ładnie mówi, jedne obszary mózgu mogą przejąć funkcję innego obszaru mózgu. Tak? I to się na przykład dzieje, zaobserwowano na przykład w niektórych sytuacjach, w których ludzie ulegli jakimś wypadkom i mają uszkodzoną jakąś część mózgu, która zazwyczaj realizuje pewną funkcję psychologiczną. Tak? Zazwyczaj odpowiada za, nie wiem, uszkodzenie obszaru odpowiedzialnego za mowę. Tak? No i teraz raz na czas
trochę nie wiadomo dlaczego i kiedy, dzieje się tak, że ci ludzie nie przestają mówić, mimo że ta część, która standardowo odpowiada za mowę, zostaje uszkodzona. Dlaczego? Dlatego, że ta funkcja zaczyna być realizowana przez inny obszar mózgowy, tak? Są takie zawsze w podręcznikach neurobiologii przykłady o jakichś biednych małpach, którym ucięło palce, tak? I teraz jak mamy biedną małpę, której ucięło dwa palce z czterech, tak? No to teraz te obszary mózgu, które odpowiadały za ruszanie tym palcem, tak? Teraz jej służą za ruszanie tym palcem, tak? No i mamy dobry argument empiryczny, tak? To sama funkcja psychologiczna może być realizowana przez różny obszar w mózgu. Bardziej taki już abstrakcyjny i filozoficzny argument, ale jeszcze bliski światowi empirycznemu, no to jest argument z różnic międzygatunkowych, tak? No bo jest rzeczą dość wiadomą, że różne gatunki są mniej lub bardziej odmienne od siebie neurobiologicznie, tak? I teraz pytanie, wydaje nam się naturalnie, że no, jakieś podobieństwa psychologiczne mogą występować między gatunkami, mimo że one mają inaczej zrealizowany układ neuronalny. Tak? No i takim najbardziej dramatycznym i w ostatnich latach najchętniej chyba przywołanym przykładem są ośmiornice. Tak? Ośmiornice są bardzo ciekawe, bo one mają bardzo różny układ neuronalny od naszego i być może to jest nawet przykład ewolucji równoległej, tak, że to jakby zupełnie niezależnie wyluowało niż my mamy. No i chcielibyśmy na przykład powiedzieć coś takiego, że ośmiornice czują ból. Tak? Bo na przykład jeżeli ktoś by był takim niedobrym człowiekiem i chciałby potraktować biedną ośmiornicę za pomocą palnika acetylonowego, to byśmy chcieli powiedzieć, żeby tego nie robił, ponieważ tą ośmiornicę będzie to boleć. Tak, więc za pomocą takiego prostego eksperymentu myślowego przekonujemy się, że mamy tendencję do przypisywania ośmiornicom odczuwania bólu albo nawet strachu. Nie wiem, że może się przestraszy ta ośmiornica, tak? No ale jest bardzo mało prawdopodobne, że u tej naszej biednej ośmiornicy by się aktywował dokładnie ten sam wzorzec aktywacji neuronalnej, neuroprzekaźników, czego tam jeszcze, jak u nas, kiedy my czujemy ból i strach, tak? Więc wydaje się, że mamy taką sytuację, w której ten sam proces psychiczny bólu, strachu może być zrealizowany, jak to się ładnie mówi, przez różne mechanizmy neurobiologiczne. Tak? No i skoro już dochodzimy właśnie do tej realizacji, no to dochodzimy do być może, bo są dwa takie już bardziej filozoficzne argumenty przeciwko możliwości redukcji. No i ten trzeci taki argument już filozoficzny to jest argument z możliwości mocnej AI. Tak, proszę Państwa, co to jest mocna sztuczna inteligencja? Mocna sztuczna inteligencja to jest takie coś, co chcielibyśmy uzyskać, a jeśli wierzyć szefowi Google'a, to już mamy, tak? Szef Google'a ostatnio stwierdził, że oni już tam mają w swoich serwerach prawdziwą sztuczną inteligencję, tak? No, więc być może już mamy, a być może kiedyś będziemy mieli prawdziwą sztuczną inteligencję. No i co to jest, proszę Państwa, prawdziwa sztuczna inteligencja, czy też mocna sztuczna inteligencja? Mocna sztuczna inteligencja to jest system sztuczny, który posiada takie same stany psychologiczne, przynajmniej niektóre, jak my mamy. Tak? No bo słaba sztuczna inteligencja, to co mamy naprawdę na pewno, no to jest taki system sztuczny, który potrafi udawać posiadanie stanów mentalnych, tak? Który potrafi reagować na nasze jakieś próby interakcji z tym systemem w taki sposób, że nam się wydaje, że ten system posiada jakiś stan mentalny. Tak? Natomiast prawdziwa, autentyczna, mocna sztuczna inteligencja to jest taki hipotetyczny system, który mimo, że jest sztucznie zbudowany, posiada naprawdę przynajmniej niektóre stany psychologiczne. Tak? Na przykład komputer szachowy, który byłby prawdziwą sztuczną inteligencją, on by naprawdę planował pewne ruchy. Tak?
nie tylko by się wydawało, że on planuje pewne ruchy, a on by naprawdę planował pewne ruchy. No i teraz, jeżeli przynajmniej uważamy, że to jest co do zasady możliwe, żebyśmy mogli stworzyć sobie prawdziwą, mocną, sztuczną inteligencję, no to wtedy widzimy takie zjawisko, że mielibyśmy coś, co by posiadało umysł, a nie miałoby mózgu. Tak? Bo systemy sztuczne są niebiologiczne, tak? Więc one nie mogą mieć mózgów w tym samym sensie, w jakim my mamy mózgi. One by miały coś innego. Tak? Ale wtedy jakby wydaje się, że dokonaliśmy dość ciekawego, tak? Dlaczego sztuczna inteligencja jest ciekawa, nie tylko dlatego, że może kiedyś podbije świat, tak? Ale dlatego, że jeżeli by rzeczywiście mielibyśmy do czynienia ze sztuczną inteligencją, no to ona byłaby przykładem czegoś, co posiada umysł, nie posiadając mózgu takiego, jak my mamy. Tak? No i to jest właśnie frapujące, tak? Że to by było coś, co by było fizycznie zupełnie od nas odmienne, a psychologicznie być może bardzo do nas podobne. Tak? No bo jeżeli na przykład jakaś sztuczna inteligencja chce podbić świat i ja chcę podbić świat, nie chcę, ale załóżmy na moment, że chcę, tak? To ja i ta sztuczna inteligencja żywilibyśmy tą samą chęć, tą samą pragnienie, tak? Mimo tego, że to moje pragnienie jest gdzieś w moim mózgu, a to pragnienie tej sztucznej inteligencji byłoby gdzieś w jej obwodach, tak? W jakimś miejscu w jej właśnie fizycznej strukturze, tak? No i bardzo analogicznym argumentem, który był bardzo popularny właśnie swego czasu, właśnie powiedzmy w latach 70., to jest argument z wyobrażalności sztucznej inteligencji. Tak, że Państwa wszyscy, tak, że to jest taki bardzo znana teza, że może nie znana, ale taka implicite przyjmowana, że jakby żeby dobrze uprawiać filozofię, to trzeba trochę się w życiu naoglądać filmów science fiction klasy B. Tak? Tak jakby nie żaden Bergman czy coś takiego, nie, to w ogóle nie jest filozoficznie ciekawe. Filozoficznie ciekawe to jest inwazja pożeraczy mózgu z Marsa. Tak? To jest coś, co skłania nas do głębokiej refleksji. Terminator, tak? To są porządne filozoficzne dzieła. Tak? No i teraz dlaczego tak jest? No bo właśnie w tych właśnie podłej jakości filmach science fiction, co my widzimy? Widzimy obce inteligencje. Tak? I co to znaczy, że coś jest obcą inteligencją? Coś jest obcą inteligencją, jak na przykład jest zrobione z budyniu intergalaktycznego, ale mimo to myśli. Tak? Więc mamy tam taką sytuację, w której mamy przynajmniej wyobrażalny, myślący budyń. Tak? I teraz co nam wynika z wyobrażalności myślącego budyniu? No, wynika nam to, że zupełnie dobrze wszyscy, tak? Nawet ludzie, którzy jakoś specjalnie nie grzeszą wykształceniem filozoficznym, tak? Że jakby filmy klasy B są dobre, dlatego że one jakby trafiają do ludu. Tak? I ten lud, jak jest zetknięty z tym podłej jakości filmem science fiction, to co on rozumie? Rozumie to, że umysł nie jest koniecznie związany z mózgiem takim, jakim my mamy. Tak? Więc ten argument z filmu science fiction klasy B ma nam pokazać, że wszyscy ludzie rozumieją to, że można mieć umysł, mimo tego, że ma się zupełnie inną budowę biologiczną, nawet niebiologiczną, fizyczną jakąś. Tak? Więc to jest taki argument, który może się wydawać śmieszny, ale on ma wskazywać na coś takiego, na takie powszechne poczucie, że przecież mogłoby być inaczej. Tak? Że wcale niekoniecznie musi coś mieć mózg, żeby myśleć, czuć, mieć uczucie bólu, strachu i tak dalej. Ok, no i teraz co nam pokazuje ten argument z wielorakiej realizowalności w tych wszystkich swoich wersjach, od takich bardziej, powiedzmy, poważnych do takich bardziej anegdotycznych? On nam pokazuje tyle, że tak się przynajmniej ludziom wydaje, że redukcjonizm jest nie do utrzymania. Także nie można na serio twierdzić, że możemy dokonać utożsamienia procesu myślenia z procesami mózgowymi, bo zupełnie dobrze można myśleć za pomocą albo innego rodzaju procesów mózgowych, albo zupełnie innego rodzaju procesów fizycznych, które nie mają nic wspólnego z biologicznie rozumianym mózgiem. Ale
uwaga, jakby tutaj plot twist jest taki, że nieredukcyjny fizykali, że ten właśnie argument wielokiej realizowalności nie dowodzi odrzucenia fizykalizmu. Tak? To nie jest argument, który ma nas powrotem doprowadzić do uznania dualizmu, do uznania istnienia jakiejś niematerialnej, niefizycznej, niematerialnej zespołu, jakiejś niefizycznej, pozaświatowej duszy, czy jakiś tego typu procesów. On ma nam pokazać, że redukcja nie działa. Ale on nam nie pokazuje, że mamy odrzucić fizykalizm jako taki. W związku z tym, co dostajemy w rezultacie? Właśnie w rezultacie dostajemy to stanowisko, które jakby zawojowało na pewien czas obraz świata filozofii umysłu, czyli nieredukcyjny fizykalizm. Tak? Nieredukcyjny fizykalizm to jest to stanowisko, które stara się połączyć z jednej strony przekonanie, że umysł jest jakimś elementem świata fizycznego, z tym poczuciem, że on niekoniecznie musi być redukowalny do procesów mózgowych, takie jakie my mamy. Tak? No i teraz jakie są główne tezy nieredukcyjnego fizykalizmu? Pierwsza główna teza nieredukcyjnego fizykalizmu to jest właśnie teza, technicznie się to nazywa, teza fizykalizmu egzemplarycznego. Tak? I co to straszliwe wyrażenie oznacza? Ono oznacza takie przekonanie, że każde jedne zdarzenie w kosmosie jest zdarzeniem fizycznym. Tak? To znaczy wszystko, co się dzieje w świecie, dzieje się na poziomie fizycznym. Tak? Istnieje jakiś opis fizyczny tego zjawiska. Tak? Za każdym razem, każde pojedyncze coś, co się dzieje, jest zjawiskiem fizycznym. Tak? Czyli mówiąc konkretnie, chodzi nam oczywiście tutaj o zjawiska umysłowe. Tak? Czyli za każdym razem, kiedy cokolwiek albo ktokolwiek ma jakieś zjawisko psychiczne, występuje w tym podmiocie, to zawsze musi się dziać w świecie coś fizycznego, żeby to zjawisko mogło zajść. Tak? Jakby, jak się często mówi, sfera mentalna nie unosi się w próżni. Tak? Zawsze musi się dziać coś fizycznego, żeby zaszło jakieś zjawisko psychologiczne. Ale po drugie mówimy sobie, ale zjawiska filozoficzne, zjawiska mentalne, psychologiczne są wielorako realizowalne. Tak? Czyli jedno i to samo zjawisko psychologiczne może być zrealizowane, jak to się mówi, za pomocą rozmaitych zjawisk fizycznych. Tak? I to jest właśnie clue naszego pomysłu. Tak? Czyli za każdym razem, tak, to jest sen do nieredukcyjnego fizykalizmu, za każdym razem, kiedy dzieje się coś na poziomie psychologicznym, tak, tak, na przykład weźmy sobie, tak, pamiętam, jak wygląda kwitnące drzewo. Tak, i teraz może być również tak, że android, który jest moją kopią psychologiczną, będzie pamiętał, jak wygląda kwitnące drzewo, tak? Jakiś zabłąkana sztuczna, jakiś zabłąkana obca inteligencja zrobiona z kosmicznego budyniu też pamięta, jak wygląda kwitnące drzewo, tak? I za każdym razem, kiedy cokolwiek lub ktokolwiek coś pamięta, właśnie pamięta, jak wygląda kwitnące drzewo, to za każdym razem coś musi się stać w jakimś podłożu fizycznym, tak? Każde zjawisko psychologiczne wymaga jakiegoś rodzaju fizycznego podłoża. Tak? Umysł musi być, jak to się mówi, fizycznie zrealizowany na czymś. Tak? Ale to nie muszą, to na czym ten umysł jest zrealizowany, nie musi być tą samą rzeczą. Tak? Że jak mamy pamięć u ludzi, psów i komputerów, tak? To zawsze ta pamięć jest gdzieś. Tak? To mogą być różnego rodzaju rzeczy, za pomocą których ludzie pamiętają, innego rodzaju zjawisko neurobiologiczne może odpowiadać za pamięć u psów, a jeszcze inne, już nie neurobiologiczne, ale jakieś innego rodzaju fizyczne zjawisko odpowiada za pamięć u komputerów. Zawsze się dzieje coś fizycznego. No i jak? I ta teza nieredukcyjnego fizykalizmu, ona prowadzi do takiego pewnego obrazu świata, który bardzo wielu ludziom wydawał się i wydaje się atrakcyjny. Tak?
Ta teza niedukcyjnego fizykalizmu mówi nam coś takiego. Jest tylko jeden świat. Tak, jest jedna rzeczywistość. I ta rzeczywistość w takiej swojej fundamentalnej strukturze jest rzeczywistością fizyczną. Tak? To znaczy jest tą rzeczywistością, która składa się z procesów i zjawisk opisywalnych za pomocą praw przyrody i znajdujących się w czasoprzestrzeni. Ale tą jedną rzeczywistość, a przynajmniej jej pewne wycinki tej rzeczywistości, możemy opisywać na wielu poziomach. Tak? To znaczy jedną i tą samą, jeden i ten sam świat możemy opisywać z perspektywy właśnie fizykalistycznej, tak? Ale możemy też opisywać z różnej, innej perspektywy. I właśnie taki szczególny zjawisko fizyczne, jakim jestem ja, tak? Ja jestem pewnym obiektem fizycznym o pewnej masie spoczynkowej, który porusza się z jakąś prędkością w jakimś torze wokół centrum galaktyki, tak? Można mnie opisywać z tej perspektywy, tak? Ale można mnie również opisywać z perspektywy psychologicznej, tak? I to będę ta jedna i ta sama rzecz, ale opisywalna w różnych językach, tak? I teraz, co jest ważne w idei nieredukcyjnego fizykalizmu? Ważne jest, że te opisy nie są do siebie nawzajem sprowadzalne. Tak? Nie można, mimo że mamy do czynienia z jedną i tą samą rzeczą, jaką jestem ja, czy ktokolwiek z Państwa, to nie można sprowadzić do siebie, nie można zastąpić opisu w kategoriach psychologicznych poprzez opis w kategoriach na przykład neurobiologicznych. Tak? I to jest zbieżne z popularną, chociaż to nie jest to samo zupełnie, ale to jest jakoś tak, ludziom się spodobało, tak, ta idea możliwości różnych perspektyw opisu, dlatego że to jest zbieżne z tym, co w metodologii kognitywistyki mówi się o wielości poziomów wyjaśnienia. Tak, że kognitywiści, jak się uczą metodologii kognitywistyki, tak, to na pierwszym roku, na pierwszym czy drugim wykładzie dostają taką informację, że proszę Państwa, w kognitywistyce istnieje wiele poziomów wyjaśnienia, tak, i to samo zjawisko możemy opisywać neurobiologicznie, komputacyjnie, personalnie, etc., etc. Tak, więc to jakoś ta idea filozoficzna właśnie różnych poziomów opisu jest zbieżna z tą taką tezą metodologiczną, tak. No i to się też bardzo spodobało ludziom, psychologom, przynajmniej prima facie ta idea nieredukcyjnego fizykalizmu. Dlaczego? Dlatego, że to jest zbieżne z, że to prowadzi do idei czegoś takiego jak autonomii psychologii. Tak, bo tutaj mówimy sobie coś takiego, że psychologia jest nauką autonomiczną. Tak, to znaczy, że psychologia próbuje opisać pewien szczególny fragment rzeczywistości, jaką są podmioty psychologiczne, ludzie, zwierzęta, niektóre, nie wiadomo które, ale niektóre, tak? Ludzie, niektóre zwierzęta, być może sztuczne inteligencje, być może kosmitów potencjalnych, tak? To psychologia próbuje opisać ten pewien fragment rzeczywistości, jaką są podmioty psychologiczne i to są te rzeczy, które próbuje opisać psychologia, są normalnymi rzeczami fizycznymi, ale psychologia je opisuje w pewien szczególny sposób, tak? I psychologia powinna spróbować dostarczyć opisu tych swoich szczególnych przedmiotów zainteresowania w swoim własnym języku, który jest autonomiczny od języków nauk bardziej podstawowych, tak? Znaczy psycholog może formułować jakąś tezę na temat tego, skąd się biorą u ludzi zaburzenia procesu motywacyjnego, zupełnie nie przejmując się tym, czy cokolwiek na poziomie neurobiologicznym o tym wie, czy nie wie. Tak, bo ma swój własny autonomiczny język. W tym własnym autonomicznym języku występuje takie słowo jak motywacja. Motywacja jest słowem psychologii. Tak? I psycholog sobie bada motywację. Tak? I teraz, czy my wiemy, z czym się ta motywacja wiąże na poziomie neurobiologicznym, czy nie, to jest wtórne. Tak? Może się okazać, że coś się dowiemy na temat związku motywacji z neurobiologią, ale nie musimy. Tak? I tak to będzie jakby dobra nauka. Tak? Jeżeli będziemy w stanie sformułować jakieś ciekawe generalizacje i wyjaśnienia na temat motywacji, pamięci, uwagi, emocji i tych wszystkich rzeczy, które psychologowie próbują badać. Tak? Więc mamy tą ideę autonomii psychologii.
Tak, no i teraz powstaje pewnego rodzaju wątpliwość tutaj, którą zaraz sobie rozwiejemy, czy zachowanie tej autonomii psychologii, powiedzenie sobie, że ten opis w kategoriach psychologicznych jest zupełnie niezależny, jest jakby niesprowadzalny do poziomu właśnie bardziej podstawowego, czyli jakiejś neurobiologii czegoś, czy to właśnie jakimiś tylnymi drzwiami nie wróciliśmy na teren dualizmu, tak? Czy nie zostaliśmy się na powrót dualistami, tylko nie takimi prymitywnymi dualistami substancji, że mówimy sobie, że jest osobno dusza i ciało, tylko dualistami własności, tak? W takim stylu właśnie XVII-wiecznym, że jest jedna rzecz, ale istnieją dwa aspekty, fizyczny i niefizyczny. Tak? I to i teraz mamy dualizm, tylko dualizm własności. No i już wróciliśmy do tego dualizmu własności za pomocą tej idei autonomii, psychologii, odrzucenia redukcji. No i odpowiedź oficjalna tych ojców filozofii umysłu drugiej połowy XX wieku brzmi nie. Tak? Nieredukcyjny fizykalizm nie jest dualizmem własności. Tak? Nie staliśmy się z powrotem dualistami. Tak? Dalej jesteśmy fizykalistami, mimo tego, że wierzymy w autonomię psychologii. No i to już zaczyna być coraz dziwniej, tak? Ale z tej dziwności właśnie ci klasycy nieredukcyjnego fizykalizmu wychodzą z tej trudności, przywołując pewne magiczne zaklęcie i tym magicznym zaklęciem jest idea superweniencji. Tak, właśnie to słowo rodem z Harry'ego Pottera, tak, czy jest superweniencja, tak, i w ten sposób odganiamy demona dualizmu własności za pomocą właśnie zaklęcia superweniencji, tak. I co to, o co chodzi w idei superweniencji? W idei superweniencji chodzi o coś takiego, że żeby w jakiś sposób powiązać ze sobą dwie, wydawać by się mogło, sprzeczne idee. Pierwsza idea jest taka, że psychologia jest autonomiczna, że opis w kategoriach stanów psychicznych jest niesprowadzalny do tego, o czym mówi neurobiologia. Nie można zastąpić jednego drugim. Ale z drugiej strony, nie chcemy powiedzieć, że to jest całkiem osobno, tylko chcemy powiedzieć, że jedno od drugiego jest zależne. Także mamy pewnego rodzaju bardzo mocną metafizyczną zależność sfery psychologicznej od sfery neurobiologicznej, czy ogólnie biologicznej. Tak? No i jak pogodzić te dwie idee? Tak? Jak powiedzieć, że coś jest niesprowadzalne do czegoś, a z drugiej strony, że jest zależne? Tak? To jest to było zadanie, jakie ci filozofowie sobie postawili, jak pogodzić ze sobą te dwa pomysły, te dwie intuicje. Tak, no i teraz idea jest taka, że mówimy sobie, są własności na różnych poziomach. Tak, są, powiedzmy sobie, są własności niższego rzędu, są własności, jak to się mówi, bazowe i są własności wyższego rzędu, to są własności superweniętne. Tak, i mówimy sobie coś takiego, własności, to jest nasza magiczna formuła, która nas ma ochronić przed dualizmem, tak? Nasza magiczna formuła brzmi: własności wyższego rzędu superweniują na własnościach niższego rzędu. Tak? To jest coś, co ma nas sprawić, że nie będziemy jednak dualistami. I o co chodzi? Idea superweniencji, paradoksalnie najłatwiej ją wyjaśnić, wychodząc poza kwestię filozofii umysłu i wracając na teren, gdzie ta idea została oryginalnie sformułowana, to ona została sformułowana na gruncie filozofii moralnej. Tak, to w teorii moralności po raz pierwszy została sformułowana idea superweniencji. Tak? I idea filozofów, według niektórych filozofów moralnych, jest coś takiego jak pewnego właśnie rodzaju zależność moralnego opisu świata od naturalnego opisu świata. I ta zależność właśnie najlepiej opisać ideą superweniencji. Tak? I teraz jak to zrobić. No, intuicja, którą ci filozofowie moralni mają, jest taka, no, że wartość moralna czynu musi w jakimś sensie jednak zależeć od tego, co to był za czyn na takim zwykłym fizycznym poziomie. Tak? I teraz o co chodzi? Chodzi o coś takiego, że
Jeżeli weźmiemy czyny, które będą dokładnie identyczne co do swoich zwykłych charakterystyk, tak, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę cały kontekst sytuacyjny, historię i tak dalej, to te dwa czyny, które są dokładnie takie same w zwykłym swoim aspekcie, one powinny mieć, zdaniem tych filozofów moralnych, taką samą wartość moralną. Tak, weźmy taki dramatyczny przykład, jak mamy zbrodni i karze studenta, który swoją znajomą lichwiarkę uśmierca za pomocą siekiery, tak, to był czyn moralnie zły. Tak, na to się możemy zgodzić, na użytek naszego wykładu, tak, że pozbawienie staruszki życia ciosem siekierą jest czymś złym. Tak, i teraz, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie, że w historii ludzkości pojawił się drugi dokładnie taki sam student i druga dokładnie taka sama lichwiarka i dokładnie taka sama siekiera i ta historia byłaby dokładnie przebiegała we wszystkich szczegółach tak samo, no to wartość moralna tego drugiego czynu, tego drugiego studenta musi być dokładnie taka sama jak tego pierwszego. Także czyny, które się niczym nie różnią na swoim takim zwykłym poziomie, nie mogą mieć różnych charakterystyk moralnych. Także to nie może być tak, że jedna i ta sama czynność z jakiegoś zupełnie niewiadomego powodu będzie dobra, a druga będzie zła, mimo że one się niczym w swojej zwyczajnej charakterystyce nie różnią. Tak? No i teraz to jest być może kontrowersyjne moralnie, chociaż wielu filozofów moralnych twierdzi, że to jest jakiś taki minimalny wymóg każdego rozsądnego systemu etycznego, tak? Że powinien twierdzić, że jak są dwa takie same czyny, to one mają taką samą wartość moralną. Tak? No i teraz jak to spróbujemy sobie uogólnić tą obserwację tych filozofów moralnych, to dostaniemy taką ideę. Tak? Jak mamy jakieś własności bazowe i mamy jakieś własności wyższego rzędu, no to jeżeli te własności wyższego rzędu właśnie superweniują na tych własnościach bazowych, no to wówczas jest tak, że jeżeli mamy coś, co jest takie same pod względem własności bazowych, to on musi, to coś musi mieć takie same własności wyższego rzędu. Tak, no kolejny przykład, bardziej może już kontrowersyjny, to jest jakaś wartość estetyczna. Tak, że jeżeli coś jest ładne, to idealna kopia tego czegoś ładnego, by użyć takiej bardzo ludowej kategorii estetycznej, tak, to jeżeli mamy ładne zdjęcie i drugie zdjęcie, które jest dokładnie takie samo pod względem rozmieszczenia barw i tak dalej, wielkości, jak to pierwsze zdjęcie, jest idealną kopią, to ta kopia też jest ładna w takim sensie. Tak? To może być inna wartość monetarna ze względu na autorstwo czy tak dalej, ale wartość taka prymitywna, estetyczna powinna być taka sama. No i teraz, jak weźmiemy to na poziom relacji między umysłem a ciałem, tak? To co mówi nam teza o superweniencji? Aha, to znaczy, że no, moje stany psychiczne nie są sprowadzalne do mojego mózgu, tak? Ale w pewnym sensie od niego zależą. Tak? Wyobraźcie sobie, że ktoś z Państwa jest teraz znudzony. Tak? Absolutnie jest to niemożliwe, tak? Ale wyobraźmy sobie na chwilę, tak? Wyobraźmy sobie, że ktoś jest z Państwa teraz znudzony. Tak? I ta znudzona osoba jest w jakimś stanie mózgu. Tak? To ktoś znudzenie jest związane z jakimś stanem mózgu, tak? Jakimś niskim poziomem jakiegoś neuroprzekaźnika i niską aktywacją czegoś tam. Tak? I teraz, jeżeli byśmy mieli osobę, która by miała dokładnie taką samą charakterystykę neurofizjologiczną, jak ta nasza znudzona osoba, to co musimy powiedzieć o tym jakby neurobiologicznym bliźniaku tej osoby naszej? Że też będzie znudzona. Tak, że to jest właśnie ta nasza idea superweniencji. Tak, że w jakimś sensie jest tak, że nasze stany neurobiologiczne determinują to, w jakim jesteśmy stanie psychicznym, ale ta zależność działa jakby w jedną stronę. Tak? To jest właśnie ta idea jednostronnej zależności między naszą neurobiologią a naszą psychologią. Tak? Tak? To znaczy, ilekroć jesteśmy w takim samym stanie neurobiologicznym, to będziemy mieli taki stan psychologiczny,
ale nie w drugą stronę. Tak? To znaczy, jak będziemy mieli dwie znudzone osoby, to nie możemy mieć pewności, że obie są w tym samym stanie neurobiologicznym, bo ta druga osoba może być właśnie androidem i nie mieć w ogóle żadnego stanu neurobiologicznego, tylko jej znudzenie może się realizować za pomocą czegoś innego. No i teraz ta superweniencja ma wyrażać zależność bez redukcji. Tak? To jest nasza idea fix relacji umysłu i ciała. Tak? Chcemy, żeby umysł zależał od ciała, ale nie był tym samym. Tak? To jest coś, czego filozofowie umysłu i kognitywiści chcieli od świata. Chcieli, żeby było tak, że jest to, w jakimś sensie nasza psychologia jest zdeterminowana przez nasz mózg, ale nie jest tym samym, co nasz mózg. Tak? I teraz tutaj się pojawia taka idea, która była bardzo bliska, choć w nieoczywisty sposób tej pomysłowi na redukcyjny fizykalizm, to znaczy metafora komputerowa. Tak, że ten nieredukcyjny fizykalizm w ścisłym sensie pozostaje w relacji z tak zwaną metaforą komputerową. Tak? Ta metafora komputerowa mówi nam coś takiego, że najłatwiej jest myśleć sobie o umyśle jako o pewnego rodzaju komputerze. Tak? Że komputery to jest najlepsza analogia. Tak? To nie jest tak, że to jest najlepszy sposób myślenia o umyśle, to jest myślenie za pomocą analogii do procesów komputerowych. Tak? I teraz jak ta analogia, jak ta metafora komputerowa ma działać w naszym przypadku, tak? I tutaj się pojawia to takie właśnie zdanie rodem z wizjonerów Doliny Krzemowej, tak? Że relacja umysłu do ciała to jest relacja software'u do hardware'u. Tak? Czułem się jak cool człowiek z Kalifornii przez chwilę, tak? O coś takiego nam mniej więcej chodzi, tak? Że jakby chcemy wyjaśnić relacje między umysłem a ciałem, posługując się metaforą właśnie, jaką jest program komputerowy i komputer. Tak? No bo komputer, na komputer można patrzeć jako na pewnego rodzaju rzecz fizyczną. Jest tu komputer, tak? I to jest jakiś obiekt fizyczny. Tak? To jest, tak? I ten obiekt fizyczny jest normalnym obiektem fizycznym, tak? W tym sensie, że on podlega wszystkim takim samym prawom przyrody, jakim podlegają kamienie, wyładowania elektryczne w chmurach i tak dalej. Tak? To jest zwyczajny obiekt fizyczny, tutaj nie ma żadnego niczego tajemniczego w tym komputerze. Tak? No ale oprócz tego, że ten komputer jest pewnego rodzaju obiektem fizycznym i podlega pewnym prawom fizyki, to możemy sobie myśleć o tym komputerze jako jakbym go włączył i zaczął grać z nim w kółko i krzyżyk, tak, to ten komputer będzie realizował pewien program. Tak, i ten program komputerowy jest pewnego rodzaju rzeczą abstrakcyjną. Tak, to nie jest w jakimś sensie po prostu rzecz fizyczna, nasz program komputerowy. No, ale w jakimś sensie też jest związany z rzeczą fizyczną. Dlaczego? Dlatego właśnie, że jak to się mówi, no, żeby uruchomić program komputerowy, to trzeba go zapuścić na jakimś sprzęcie, jak mawiają informatycy, tak? Tak, jakby nie da się uruchomić programu komputerowego, tak? Poza czasem i przestrzenią, tak? Jakby nie ma programów komputerowych, które działają jakby nigdzie, tak? Zawsze każda implementacja programu komputerowego musi się odbyć na jakiejś fizycznej maszynie, tak? Ale teraz jakby taka bardzo ważna rzecz, jaką zwracają uwagę teoretycy informatyki, taka bardzo fundamentalna i podstawowa i zupełnie trywialna, jest taka, że jakby ten sam program komputerowy można jakby właśnie zaimplementować na bardzo różnych rzeczach. Tak? Jakby tak naprawdę bardzo różne rzeczy fizycznie mogą być komputerami. Tak? I z tego, że dwa komputery realizują ten sam program, nie wynika, zwłaszcza w przypadku bardzo prostych programów, to, że te komputery są podobne do siebie na poziomie opisu fizycznego. Tak? Jakby to ta historia informatyki, tak, pokazuje nam, że pierwsze komputery były komputerami lampowymi, tak, i tam trzeba było, jak się żarówka spaliła, to był
to się system wysypywał i trzeba było mieć woźnego, który wymieniał spalone żarówki, żeby tam liczyć, jak te rakiety latają, tak? Tak? Potem mieliśmy właśnie taśmy perforowane i karty perforowane, tak? A teraz robimy praktycznie wyłącznie komputery z krzemu, tak? Ale to dlatego, że to jest najtańsze i najszybsze, tak? Ale to jakby nie ma żadnej kosmicznego przymusu, żeby komputery były zrobione tak, jak teraz są zrobione, tak? Jakby komputer można zrobić z klocków Lego, tak? Jest film na YouTubie, jak duńscy studenci zrobili maszynę Turinga z klocków Lego i ona dodała 2 do 2, tak? Wyszło 4, tak? Więc jakby można napisać program, który będzie zrealizowany przez komputer zrobiony z klocków Lego, no i to jest normalny program komputerowy i on działa, tak? Więc jakby idea tej metafory komputerowej jest taka, tak, że nasz mózg fizyczny, tak, to coś, co mamy tutaj faktycznie w głowach, to jest właśnie ten nasz hardware. Tak, to jest to coś, co realizuje nasze stany mentalne, to jest coś, na czym nasza psychologia jest jakby zapuszczona w takim właśnie informatycznym sensie. Tak? Natomiast własności psychologiczne to jest właśnie opis tego wyższego poziomu, z tego poziomu abstrakcyjnego programu, tak? I ten abstrakcyjny program co do zasady mógłby zostać zrobiony przez coś innego, tak? No i właśnie tutaj widać, jak bardzo to wszystko prowadzi do tej idei mocnej sztucznej inteligencji, tak? Bo jeżeli wierzymy w to, że umysłowość jest w pewnym sensie analogiczna do programu komputerowego, tak, no to w tym sensie nie ma żadnej metafizycznej przeszkody, żeby maszyna sztuczna realizowała dokładnie ten sam program, który my realizujemy. Tak? To znaczy, to, że ja teraz przeżywam jakiś stan mentalny, chyba, nie wiem, może ktoś z Państwa teraz przeżywa jakiś stan mentalny, tak? To nie ma żadnego problemu, żeby ten sam stan mentalny zrealizować na jakimś komputerze, tak? Żeby ten komputer miał dokładnie to samo nieokreślone poczucie tęsknoty za tym momentem, kiedy ten facet wreszcie skończy mówić. Tak? Bo to jest właśnie dokładnie to samo. Coś może być zrealizowane właśnie na komputerze. Okej, okay. No i teraz dlaczego to było takie fajne? Tak? Dlaczego niereduktywny fizykalizm miał być tym oficjalnym wreszcie rozwiązaniem problemu my z ciała, tak? Bo wydawać by się mogło, że za pomocą właśnie tych takich z jednej strony trochę technicznych trików, a z drugiej strony właśnie takiego pompowania intuicji, które są nam cokolwiek bliskie, to znaczy tych właśnie robotów, obcych inteligencji i tak dalej, wreszcie zbliżamy się do takiego ujęcia relacji między umysłem a ciałem, który pozwoli nam powiedzieć dwie rzeczy, które wydają nam się równie prawdziwe. Po pierwsze, dlatego, że nie możemy w ścisłym sensie utożsamić umysłu z ciałem, że nasz umysł nie jest dokładnie tym samym, co nasz mózg, ale z drugiej strony chcielibyśmy powiedzieć, że jest jakiś ścisły związek między umysłami a mózgami, tak? I że nasze umysły wbrew temu, co nam próbują wpierać różnego rodzaju dualiści, nasze umysły nie są czymś, co jest oderwane od naszych ciał, tylko w jakimś sensie są sklejone z tymi naszymi ciałami, pozostają z nimi w bardzo bliskim związku. No i teraz wydawać by się mogło, że było miło, ale się skończyło, tak? Jakby każda koncepcja filozoficzna przeżywa swoje wzloty i upadki. Teraz niededukcyjny fizykalizm, który cieszył się właśnie taką opinią, no, że już mamy tą odpowiedź, właśnie przestał tak mieć. I dlaczego tak się stało? Tak jakby charakterystyczną, cechą każdego stanowiska pośredniego filozofii jest to, że jakby jest atakowany z dwóch stron skrajnych, tak? To znaczy zarówno twardogłowi dualiści, jak i twardogłowi materialiści, fizykaliści w takim mocno redukcjonistycznym sensie nie chcieli tego jednak uznać za dobre rozwiązanie, tak? I zarówno dualiści mieli swoje wątpliwości, jak i redukcjoniści, tak? Dualiści wskazywali na to,
I o tym już dzisiaj ze względów czasowych nie będę mówił, że mimo wszystko ta teoria nie uchwytuje do końca tego subiektywnego aspektu umysłowości. Także tutaj mimo zachowania tej autonomii psychologii jednak nie do końca jest wyjaśniona ta subiektywność, która jest ściśle związana z umysłem. To jest jedna droga krytyki. Ale druga droga krytyki, która moim zdaniem jest filozoficznie może bardziej interesująca, to jest paradoksalnie krytyka ze strony takich mocnych redukcjonistów, tak, którzy chcieli powiedzieć, to jest za fajne, żeby mogło się udać. Tak, tak, to nam nie wyjdzie. Tak, to pożenienie autonomii psychologii z zależnością umysłu od ciała nie jest do utrzymania. Tak? No i tam padły dwa główne zarzuty. Pierwszy jest taki dosyć trudny do oceny, no bo tacy redukcjoniści mówią, że cała ta idea wielorakiej realizowalności opiera się na jakichś takich dość jednak wydumanych podstawach, no, że ta neuroplastyczność jest, no ale to nie jest aż tak ważne, a no a te argumenty z wyobrażalnych robotów i alienów to nie jest do końca jednak wartościowy filozoficznie i przekonujący argument, no ale i to jest coś, co można się spierać, ale drugi argument jest ciekawszy, tak? To jest argument, który mówi coś takiego, że nieredukcyjny fizykalizm zaczyna mieć dokładnie te same problemy, które miał taki zwykły, poczciwy dualizm. Tak? To znaczy, że nieredukcyjny fizykalizm, podobnie jak takie proste wersje dualizmu, nie potrafi wyjaśnić tej najbardziej fundamentalnej prawdy o nas w świecie, to znaczy tej prawdy o interakcji umysłu i ciała. Także główną motywacją, jaką mieli fizykaliści, jedną z głównych motywacji do tego, żeby w ogóle być fizykalistą, to jest to, że chcemy wyjaśnić, w jaki sposób możliwe jest to, że to, co się dzieje z naszymi ciałami, wpływa na nasz umysł i to, co się dzieje w naszych umysłach, steruje w jakimś sensie naszymi ciałami. No i teraz mówi się coś takiego, że nieredukcyjny fizykalizm ma problem z tym, żeby wyjaśnić ten podstawowy fakt. No i to jest właśnie taki słynny argument z przyczynowego wykluczenia, tak, który mówi nam coś takiego, że w momencie, w którym dopuścimy autonomię psychologii, to stajemy przed takim smutną konstatacją, że psychologia przestaje być nauką, która wyjaśnia cokolwiek w sensie przyczynowym. Tak, jeżeli powiemy sobie, że nasze stany psychiczne, tak, jakieś wspomnienia, emocje, odczucia, przemyślenia są czymś autonomicznym w stosunku do naszych stanów neurobiologicznych, to przestają być prawdziwymi przyczynami naszego działania. Tak? I to jest ten problem, z którym właśnie niedukcyjny fizykalizm się do dziś dnia zmaga. Tak? W jaki sposób, czy jest jakiś sposób, za pomocą którego na gruncie niedukcyjnego fizykalizmu można wyjaśnić ten podstawowy fakt? No bo wątpliwość wygląda następująco. Tak? Jeżeli mówimy sobie coś takiego, że taki system jak ja, tak, to jest pewnego rodzaju system fizyczny, tak, który jest opisywalny za pomocą dwóch różnych, niesprowadzalnych do siebie słowników. Tak, słownika fizycznego w szerokim sensie, czyli w naszym konkretnym przypadku jakiegoś słownika z zakresu neurobiologii i biologii oraz z psychologicznego, no to czy nie mamy jakby nadmiarowości w wyjaśnieniach? Tak? Czy nie mamy jakby za dobrze? Tak? Znaczy, czy jeżeli chcemy wyjaśnić coś, co robię, tak? Jakby, bo jak pamiętamy, głównym celem psychologii jest odpowiedź na fundamentalne pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią. Tak? Więc jeżeli zastanawiamy się nad tym, dlaczego ludzie robią to, co robią, tak? I mamy do dyspozycji dwa różne słowniki. Tak? Słownik tej nauki bardziej podstawowej, jaką jest neuronauka i biologia w ogólności oraz słownik psychologii, to za każdym razem, kiedy coś robię, wydaje nam się to, jak wygląda na to, że mamy do dyspozycji dwa wyjaśnienia. Tak? Jedno wyjaśnienie w kategoriach procesu neurobiologicznego, no i jedno wyjaśnienie w kategoriach procesu psychologicznego. Tak, że jeżeli weźmiemy kogoś, kto dokonał, tak, to jest taki
kontekstach właśnie zawsze ładnie to widać, w jakichś kontekstach powiedzmy dramatycznie moralnych, tak? Jeżeli mamy kogoś, kto dokonał jakiegoś mordu, tak? I teraz chcemy ze sobą siekierą, tak? I chcemy skonstruować wyjaśnienie, dlaczego ten człowiek zrobił to, co zrobił, tak? No to teraz możemy sobie skonstruować jakąś mniej lub bardziej udaną historię psychologiczną na temat tego, co się działo z tym człowiekiem, tak? Że to może być kwestia jakiegoś afektu, jakiejś podjętej decyzji, premedytacji, intencji, czegoś takiego, więc możemy sobie stworzyć jakąś historię psychologiczną tej osoby i wyjaśnić to jej działanie w terminach psychologicznych. Ale z drugiej strony, no, jeżeli wszystko, co się z nami dzieje, jest też czymś, co się dzieje na poziomie właśnie fizykalnym w szerokim sensie, czyli w tym kontekście na poziomie neurobiologicznym, no to ten jego czyn ma swoją historię naturalną w takim sensie, tak? Każdy taki czyn jest spowodowany jakimś ciągiem zdarzeń na poziomie neurobiologicznym, tak? Istnieje jakiś ciąg zjawisk i procesów na właśnie tym poziomie biologii, który doprowadził właśnie tą osobę do wykonania tego czynu. Tak? I teraz mamy dwa wyjaśnienia. I teraz niereduktywni fizykaliści mówią, aha, i to będą zawsze dwa różne wyjaśnienia, bo psychologia jest autonomiczna. Tak? Nie możemy utożsamić jednego wyjaśnienia z drugim wyjaśnieniem, więc mamy dwa wyjaśnienia. No ale wbrew pozorom, jakby jak mamy za dużo, to jest niedobrze. Tak? Dlaczego? Dlatego, że jakby, jak się często przyjmuje, no nie może być tak w kosmosie, że bardzo dużo zjawisk ma w systematyczny sposób dwie przyczyny naraz. Tak? To nie może być tak, że jedne i te same wydarzenie jest spowodowane przez dwie odmienne przyczyny. Tak więc któraś z tych historii musi nam ujawniać tą jedną właściwą przyczynę, a druga jest zbędna. Tak? No i teraz argument idzie tak, że ta przyczyna, to wyjaśnienie fizyczne jest lepsze. Tak? Dlaczego jest lepsze? No choćby z tego powodu, że jest bardziej uniwersalne. Tak? Wyjaśnienia, które odwołują się do procesów fizykalnych, stosują się w szerszej klasie zjawisk, są bardziej powszechne, lepiej potwierdzone być może nawet. Tak więc mamy wyjaśnienie, które jest, wydaje się, lepsze, czyli wyjaśnienie neurobiologiczne i mamy wyjaśnienie psychologiczne, które zaczyna wyglądać jak tak doczepione na siłę. Tak? I ono trochę nic nie robi. Tak? I to jest to właśnie wątpliwość, która się wiąże z tym niereduktywnym fizykalizmem. Czy to nie jest tak, że psychologia jest w ostatecznym, że taka autonomiczna psychologia, którą postuluje niereduktywny fizykalizm, nie jest w ostatecznym rozrachunku zbędna? Tak? I w takim skrajnym sensie można by próbować argumentować nawet, że to jest po prostu dlatego, że jesteśmy głupi. Tak? Że ludzie uprawiają psychologię dlatego, że mało wiedzą. Tak? Że tak naprawdę nasza wiedza neurobiologiczna jest po wijakach, nawet jako nauki, tak? To zwykli ludzie to już w ogóle, niektórzy wiedzą, że mają mózgi, ale to czasami i nie zawsze, tak? Więc ponieważ jakby nie znamy tej właściwej historii przyczynowej ludzkich działań, w związku z tym, no, opowiadamy sobie taką historyjkę psychologiczną, która nam ma jakby zasypać naszą niewiedzę co do faktycznego sposobu wyjaśniania tego, co ludzie ze sobą robią, tak? Ale gdybyśmy wiedzieli, co tak naprawdę powoduje naszymi działaniami, to nie musielibyśmy posługiwać się językiem psychologii. Tak? No i to jest właśnie to taki sposób rozumowania, który ma być tym takim sprowadzeniem niereduktywnego fizykalizmu do intelektualnego parteru, tak? Że mówimy sobie, niereduktywny fizykalizm prowadzi do epifenomenalizmu, tak? Czyli takiego przekonania, że sfera mentalna nic nie robi w świecie, no a jak nic nie robi w świecie, to być może jej w ogóle nie ma, nie jest do niczego potrzebna. Tak? Czyli dostajemy eliminatywizm, czyli przekonanie, że tak naprawdę ludzie nie mają umysłów. Tak? No i jakby większość ludzi uważa, że to jest niedobry pomysł tak mówić, tak? Przekonanie
że ludzie tak naprawdę nie mają żadnej psychologii, nie jest dobrym przekonaniem. Ja tu jestem raczej po drugiej stronie. Uważam, że tak, to ludzie nie myślą, ale to jest jakby moja prywatna opinia. Natomiast jakby większość filozofów uważa, że jakby taka konkluzja jest zła, tak? Że jakby nie można doprowadzić do takiego wniosku, w którym powiemy sobie, że wyjaśnienia psychologiczne są zbędne w ostatecznym rozrachunku, tak? Że in the long run będziemy się mogli pozbyć psychologii i będziemy mieli tylko i wyłącznie wyjaśnienia neurobiologiczne. Tak? W związku z tym jakby ten status tego niredukcyjnego fizykalizmu jako tego właśnie najlepszego z możliwych rozwiązań problemu umysł-ciało jest taki chwiejny. Tak? To znaczy mamy pewne motywacje do tego, żeby chcieć wierzyć, że tak mogłoby być. Tak? Że mogłoby być tak, że psychologia jest zarówno autonomiczna, jak i zależna od sfery neurobiologicznej, ale żeby w to wierzyć, to chciałoby się umieć wyjaśnić właśnie ten fenomen oddziaływania psychofizycznego, czyli tego oddziaływania umysłu na nasze ciała i inne części sfery fizycznej przy zachowaniu autonomii psychologii. I wydaje się, że nie bardzo wiemy, jak to możemy zrobić. Tak? Więc to jest taki problem, z którym filozofia umysłu współcześnie się zmaga. No i to jakby paradoksalny wniosek z tego wykładu jest taki, że jakby mamy teraz taką sytuację, w której dużo wiem to, że niedukcyjny fizykalizm nie jest jednak takim na pewno najlepszym rozwiązaniem, sprawia, że mamy taki intelektualny klimat, w którym dużo więcej rzeczy uchodzi za akceptowalne w polu dyskursu. Tak? To znaczy, że zarówno mamy powrót zainteresowania jakimiś formami niefizycznego patrzenia na umysł, nawet niekoniecznie dualistycznymi, bo również mamy powrót zainteresowania jakimiś teoriami panpsychistycznymi, które mówią, że umysłowość jest powszechną, fundamentalną, niefizyczną cechą kosmosu, a z drugiej strony mamy powrót zainteresowania jakimiś takimi bardzo twardymi formami redukcjonizmu, które mówią, nie, no po prostu trzeba utożsamić umysł z mózgiem, tak? W związku z tym, jakby dopóki nie będziemy w stanie pokazać, że nieredukcyjny fizykalizm jest w stanie wyjaśnić wszystko, co chcemy ciekawego powiedzieć na temat umysłu, to nie możemy powiedzieć, że rozwiązał problem umysł-ciało, ale być może czegoś po drodze się o świecie dowiedzieliśmy. Dziękuję Państwu bardzo. I jak rozumiem, formuła jest taka, że teraz można zadać pytanie, ale pod warunkiem, że się nie ma nic przeciwko temu, że będzie to potem pokazane w internecie, więc nie wiem, czy są chętni na taką formułę. Jeśli są, to ja chętnie postaram się przynajmniej coś powiedzieć, tak? Mogę od razu? To jest oczywiście prawda i to jakby ta cała dyskusja o tej nieredukowalności lub nieredukowalności psychologii, ona ma chyba taki głęboki związek z jakimś takim bardzo mocnym i może trochę naiwnym rozumieniem redukcji przez filozofów nauki właśnie od razu po II wojnie światowej. Tak? Że jakby ludziom się wydawało, że redukcja i ten związek między różnymi poziomami nauki to będzie polegał na tym, że będziemy mogli sobie przepisać z jednej nauki na drugą, tak, w jakiś taki bezstratny sposób, tak, że będziemy mogli dokonać przetłumaczenia
tak, opisu właśnie z tego, że coś jest żółte, na język właśnie tak, własności absorpcyjnych światła, tak, czy coś takiego, tak, więc taki bardzo mocny i być może nierealistyczny obraz redukcji sprawił, że właśnie pojawiła się taka potrzeba odparcia tego i tutaj takiej nadreakcji w postaci podkreślania tej autonomii psychologii. Okej, ale ty miałeś jeszcze coś do powiedzenia. Mi się wydaje, że ja chyba zgadzam się troszkę z taką intuicją, że in the long run psychologia może być stopniowo zastępowana przez nową biologię, ale z tego powodu nie wyciągnąłbym takiego wniosku, że okej, że ta psychologia to jest w ogóle B i do niczego i tak dalej. Ma całkiem dobre funkcje do spełnienia. Nie mówię, że po pierwsze in the long run, to nie wiadomo kiedy to będzie, czy za 10 lat, czy za 20 lat, czy za 20 tysięcy, w związku z tym na długo jeszcze tam nie jesteśmy, to jakby jesteśmy skazani na ten obóz psychologiczny, po pierwsze. Po drugie, ten obóz psychologiczny w wielu przypadkach można powiedzieć, że jest prostszy i wystarczający do tego celu, prawda? Tak samo jak do tego celu, żeby policzyć, jak daleko pula armatnia doleci, nie muszę stosować mechaniki kwantowej, bo mogę stosować dużo prostszą mechanikę niepłynącą. To tak samo do wielu celów dużo prościej i naturalniej jest stosować język psychologiczny albo biologiczny. W związku z tym ja tutaj widziałbym daleko idące, sensowne funkcje psychologii bez jakiejś takiej mocnej tezy, że ona jest fundamentalnie nieodpowiedzialna. Dobra. I to jakby jest ciekawy, oczywiście to już dzisiaj za dużo o tym nie powiem, ale to jest ciekawy jakby problem, który też jakby był rozważany bardzo intensywnie, to jest właśnie instrumentalizmu psychologicznego, tak? Czy jakby, czy psychologia jest jakimś opisem świata, który odsłania jakąś głęboką strukturę rzeczywistości, coś nam mówi prawdziwego o świecie, czy opis psychologiczny, zwłaszcza w takich kategoriach naiwnie psychologicznych, tak jak my sobie chodzimy po świecie i psychologizujemy, tak, i opowiadamy sobie, że coś ktoś zrobił, bo był zły albo bo czegoś chciał, tak, czy to jest coś, co odsłania nam jakąś ciekawą strukturę świata, czy to jest jakby taki pragmatyczny instrument, który stosujemy do radzenia sobie ze światem, który jest trudny, złożony i nieprzewidywalny, tak? No i żeby go sobie uprościć, no to sobie stosujemy te takie ludowe kategorie psychologiczne, tak? No i teraz jakby filozofowie analityczni drugiej połowy wieku XX mają taką może brzydką właściwość, ale do mówienia, że jak rzeczy są tylko po to, żeby było nam wygodnie, to tak naprawdę ich nie ma. Tak? W takim sensie, że jeżeli chcemy uprawiać to, co trochę z pewną ironią, ale nazywa się poważną metafizyką. Tak? To ta poważna metafizyka powinna nam dać wyłącznie listę rzeczy, które są fundamentalną strukturą świata. Tak? I w tej fundamentalnej strukturze świata no nie ma tych rzeczy, które my sobie trochę wymyśliliśmy po to, żeby nam w świecie było wygodnie. Tak? No i to oczywiście można trochę mieć do tego taki stosunek ironiczno-sceptyczny do tej idei poważnej metafizyki, stworzenia tej ostatecznej listy składników rzeczywistości, jak to się czasem mówi, ale z drugiej strony no coś jednak w tym jest, tak? Że jeżeli coś jest instrument, mówimy, że coś traktujemy jako pewnego rodzaju pragmatyczny instrument, no to jakbyśmy trochę traktowali mniej poważnie niż to, tak, tak. No tak, 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 tak. No tak, to wtedy tak. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Czy jeszcze ktoś chciałby? O, profesor. Ja chcę trochę sprawdzić do obronia tego, nie wiem, tego fizykalizmu. To nie znaczy, że się o nim opowiadać, ale do tym zajmie. Odwołałbym się tutaj do pewnej rzeczy, którą najwyraźniej zapomniano w tych dyskusjach. Mianowicie do pewnej formuły na redukcjonistyczny emergentyzm wynaleziony przez Davida Bohma. Na czym to polega? Otóż Davida Bohm zauważył, że aby opisać ewolucję układu fizycznego, nie wystarczy podać prawa, ale trzeba jeszcze do tego podać warunki początkowe.
poziomie opisu fizykalnego będą nieistotne, to znaczy na opis fizykalny będą nieistotne. Natomiast stają się istotne ze względu na pewien poziom węgielny, znaczy wyższy, prawda? No, weźmy na przykład komputer. Można spróbować układy fizykalne z punktu widzenia fizykalnego zupełnie takie same jak komputer, a nie działające jak komputer. Po prostu zrobić jakoś przypadkowo układ elementów elektronicznych, który jest zbudowany w komputer i to nie będzie działało, nie będzie przetwarzało informacji i tak dalej. Więc z punktu widzenia fizykalnego one są równie dobrymi obiektami jak komputer. A jednak to komputer może liczyć, może przetwarzać informacje i tak dalej. Chodzi o to po prostu, że pewne specyficzne cechy warunków początkowych, czyli struktury tego układu, o których tutaj chodzi, mogą być nieistotne ze względu na opis fundamentalny, a istotne ze względu na opis elektroniczny. Gdyby tą formułę wzięto pod uwagę, to samo to uderzenie jest prawne redukcjonistów trafiłoby w próżnię. To jest jedna sprawa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, to polecam książkę Dawida Bohma Przyczynowość i przypadek w fizyce współczesnej. Nawiasem mówiąc, wydana po polsku w komunistycznym wydawnictwie książka jedyna. Jest to zawsze. Natomiast jest to naprawdę znakomita książka, którą wszystkim bardzo polecam. Natomiast teraz zauważę, że wspólnie z tym redukcjonistycznym, a nie redukcjonistycznym specjalizmem. No tak, tak, oczywiście. Na dwa sposoby. Albo mocniejszy, mocny fizyka jest, albo słabszy. To jest, że mówił mocny fizyka. Że fizyka jest wyczerpującym opisem. Natomiast słabszy fizykalizm mógłby powiedzieć, że wszystkie obiekty w świecie przyrodnicze są obiektami fizykalnymi. Ale to nie dokładnie to samo znaczy, ponieważ one mogą mieć różne aspekty, których opis fizykalny po prostu. Tak. No i ten słabszy, właśnie, jeżeli mogę, tak teraz? Nie mają do tego żadnej rzetelnej podstawy. Okay. I teraz jakby
może do tego drugiego się odniosę głównie, to jest właśnie ten sposób ataku na niedukcyjny fizykalizm, który jakby zrobią dualiści, tak? Bo oni podkreślają, że mimo tego podkreślania autonomii psychologii przez niedukcyjnych fizykalistów, tu dalej oni nie biorą dostatecznie na serio tego subiektywnego aspektu świadomości, tak? Tak, i teraz właśnie stąd, jakby mówię, jest pewnego rodzaju nawrót nawet do panpsychizmu współczesny, który mówi, aha, jeżeli chcemy mieć właśnie ten fizykalizm, ale w słabym sensie i na serio traktować tę subiektywną świadomość, to wtedy, wtedy mamy właśnie tą silną motywację do panpsychizmu i właśnie jest tu taka dosyć mocne zainteresowanie współcześnie. Na przykład też odkopano, że Russell jakby miał podobne idee, które zostały potem jakoś wyparte, a teraz to się odkopuje z powrotem, te pisma Russella na ten temat. Natomiast tutaj wydaje mi się, że jakby ten konflikt między takimi dualistami czy panpsychistami, a niedukcyjnymi fizykalistami, on się bierze właśnie z różnego rodzaju rozumienia świadomości. Bo i co jest jakby też zauważane właśnie w tej dyskusji, bo właśnie tych zwolenników takiego nieredukcyjnego podejścia właśnie w stylu panpsychistycznym czy dualistycznym, świadomość jest czymś, co jest jakby z natury rzeczy subiektywnym, czego właśnie nie można znaleźć w tym kształtach i ruchach. Tak? Natomiast za tym nieredukcyjnym fizykalizmem jednak kryła się pewnego rodzaju wiara, czy też może przekonanie w możliwość jednak pewnego rodzaju operacjonalizacji świadomości, tak? I to jest właśnie ta popularność tego testu Turinga była jedną z takich motywacji, które szły za tym popularnością niedukcyjnego fizykalizmu, no bo idea testu Turinga została, można najlepiej podsumować w ten sposób, że jak ktoś chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka i lata jak kaczka, to jest kaczką, tak? I ta idea testu Turinga jest taka, że jeżeli mamy system, który jakby jest w stanie wykonać dokładnie wszystko to samo, co robi system świadomy, to jakby już nie ma tego miejsca na tą wątpliwość, tak? Że jeżeli byłby system sztuczny, który jest w stanie idealnie, w sposób absolutnie niewykrywalny dla zewnętrznego obserwatora, udawać system świadomy, to nie ma różnicy między idealnym udaniem świadomości, a świadomością prawdziwą. I to jest właśnie ten punkt, to jest ten punkt kontrowersji, tak? I to jest ten punkt kontrowersji i ja szczerze powiem, jakby ja raczej jestem z tego obozu turingowców, tak? Ale to jakby tutaj jest taki problem, że tutaj w którymś momencie tej dyskusji trochę się kończy argument, tak? Bo jakby ci, którzy nie wierzą w to, że nie da się tak opisać świadomości w terminach tego, co ktoś robi, mówi i tak dalej, oni mówią, no ale popatrz, no jest ten jeszcze ta subiektywność, tak, i tak dalej, ale to jest trochę, ci mówią, ci właśnie bardziej fizykalistycznie nastawieni mówią, nie, ja czegoś takiego nie rozumiem, nie widzę czegoś takiego. I to jest taki spór, który polega na tym, że ci nieredukcjoniści próbują jakby mentalnie wskazać na pewien fenomen w sobie, tak, którego ten fizykalny opis nie jest w stanie pokazać, a ci tak jakby mówią, no ja tak nie widzę tego mentalnego fenomenu subiektywności, tak? Tak, tak, no i tutaj jest tak, że być może jakby niektórzy z nas po prostu nie mają duszy, a inni mają, no i jakby tutaj jakby jest taki spór intuicji. Tak, tak, oczywiście, tak, tak, może być, tak, tak, jakby, tak, 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 ale tutaj, tak, tak, ale tutaj jakby właśnie, ale właśnie warto też powiedzieć, że nieredukcyjny fizykalizm nie jest behawioryzmem, tak, dlatego, że on mówi, że jest sfera subiektywna, tak, tutaj nie ma, tak, więc tutaj nie ma tych jakby znanych bardzo od dawna zarzutów przeciwko behawioryzmowi. Tutaj się bronimy przed tymi problemami behawioryzmu, ale dalej jest ten problem z tego, czy wierzymy w ten właśnie ten taki, no trochę taki mistyczny aspekt tego subiektywnego ja, tak? Taki, którego nie jesteśmy w stanie złapać w żaden sposób. Tak. No i właśnie to jest ta dialektyka tego sporu, która zazwyczaj się...
No tak, tak, to jest tak, ale tutaj właśnie wydaje się, że problem jest jednak trochę subtelniejszy niż taka prosta redukcja behawioryzmu do absurdu. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Nie, nie, to jest właśnie to, co się robi, tak? Tak, w sensie, że jakby bardzo poważni ludzie teraz zastanawiają się nad tym, że tak naprawdę jak mówimy o przyczynach zjawisk, to mówimy o nich w bardzo różnym sensie, tak? I być może niektóre z tych sensów to są dobre sensy do tego, żeby opisać właśnie tą relację między umysłem a ciałem i takim dosyć popularnym podejściem jest popatrzenie na to, w jaki sposób o przyczynach mówią ludzie, ale naukowcy, ale nie w fizyce, tylko w takich innych naukach, na przykład w medycynie. Tak, że jakby sposób opowiadania sobie o przyczynowości, jaki mówią ludzie uprawiający medycynę akademicką, tak, czyli prowadzący badania naukowe, nie lekarze, praktycy, tylko ci, którzy robią jakieś badania nad lekami, tak, to oni jakby mówią o przyczynowości, jak się tak przyjrzeć, to trochę inaczej niż fizycy. Tak? Dlaczego? Dlatego, że oni bardziej myślą o przyczynowości jako o pewnej relacji między zmiennymi, nawet jeśli tam nie mają pewności co do procesu, który łączy te dwie zmienne. Tak? I w tym sensie jakby, jak odkryto, że palenie tytoniu powoduje raka, tak? To taki paradygmatyczny przykład związku przyczynowo-skutkowego, jaki znamy z dzieciństwa, tak? Wszyscy wiemy, że nie wolno palić, bo palenie tytoniu powoduje raka, no to wykrycie tego na początku polegało na zaobserwowaniu pewnej korelacji w populacji, tak? I jakby nie było wiadomo, jaki tam jest dokładnie proces, który prowadzi od palenia do właśnie rzeczonej choroby, tylko właśnie widzimy jakiś związek między zmiennymi. Tak? No i teraz można powiedzieć, aha, no to w psychologii też tak jest. Że w psychologii też sobie tak widzimy związki między zmiennymi, tak? Widzimy związek między tak, testem tego, jak to się nazywa, marshmallow test, tak? Jest ten słynny test, który bada, w jaki sposób ludzie są w stanie odraczać sobie nagrodę. Tak? No i potem, jak ci, którzy dobrze mają wysoką tą zdolność psychologiczną do odraczania sobie nagrody, to potem mają lepsze oceny na studiach. Tak? I teraz jest jakaś taka korelacja psychologiczna. Tak? Ale nie widzimy, jaka jest mechanizm dokładnie po kolei, co się nam w głowach dzieje między tą naszą uogólnioną zdolnością motywacyjną, a jakimiś konkretnymi czynnościami, tylko obserwujemy właśnie ten związek korelacyjny między jakimiś rzeczami, no i mówimy, że jest przyczyna i skutek. Tak? No i być może takie rozumienie przyczynowości, które nie wymaga od nas obserwowania całej takiej dróżki konkretnie, to jest w stanie to rozwiązać. No i to jest coś, co jest jakby współcześnie bardzo dyskutowane, no jakby też są wątpliwości, czy to jest dobra droga, tak? Ale to jest jakby to, co się dzieje, tak? Jakby popatrzeć, o co nam chodzi, tak? Jak mówimy sobie o przyczynie i skutku, tak? I to bardzo jakby właśnie zauważono, że w bardzo różnych kontekstach bardzo różne rzeczy mamy na myśli, jak mówimy o przyczynie i skutku, tak? I nie zawsze to chodzi właśnie o taki fizyczny w takim sensie proces, który potrafimy opisać na każdym etapie, tak? I w ten sposób można próbować to rozwiązać. Okej? Okay? Czy jeszcze jakieś mamy pytania? Ja mam jeszcze o tych drugi komentarz. W tym momencie, jak mówiłeś się o tym hardware i software, i o tym, że każdy software musi być zapuszczony w komputerze, to właściwie tak nie wiem, czy mam trafną intuicję, bo myślałem sobie właśnie o Maszynie Turinga i myślałem sobie, że Maszyna Turinga w pewnym sensie jest pewną abstrakcyjną koncepcją, tak jak liczba pierwsza, czy też trójkąt, prawda? I w związku z tym myślałem sobie, być może program komputerowy może istnieć jako obiekt abstrakcyjny. Oczywiście nas popycha do dualizmu. Tak. Ja w ogóle proszę, nie chciałbym popychać do dualizmu, ale tak jako matematyk. Tak, a czy to jest tak, ale w pewnym sensie jakby, bo program komputerowy jest pewną rzeczą abstrakcyjną, tak? Ale żeby on mógł zadziałać, to wymaga, to jest ta idea, tak? Że jakby zawsze, i w tym, w pewnym sensie, to jakby to ma wyjaśniać, ta metafora komputerowa ma nam wyjaśniać, skąd się bierze nasza taka jednak
popychanie na stronę dualizmu, tak? Że no jakby, jak popatrzymy na tą naszą psychologię, to potrafimy o niej myśleć w oderwaniu od naszego ciała. Tak? Tak samo jak potrafimy myśleć o programie komputerowym jako o abstrakcyjnym, matematycznym opisie. Tak? I w ten sposób bierze nas się jednak tak, aha, potrafimy sobie pomyśleć o umyśle bez ciała w takim samym sensie, tak? Ale jednak, żeby to coś naprawdę się wydarzyło w świecie, tak, żebyśmy mogli tą psychologię swoją jakoś realizować, to potrzebujemy fizycznych ciał, tak? To jest ta analogia. Także to można popatrzeć na to w oderwaniu, ale żeby to faktycznie w świecie się odbyło, to potrzebny jest jakiś fizyczny materiał, to złe słowo, fizyczny proces, tak? Ale można się uważać tylko o utożsamienie fizyczności. Okej, okay, dlaczego? To jest właśnie, to jest tak, dlaczego cały czas się gryzę w język, tak? Bo jakby bardzo ludziom zależy na tym, żeby nie mówić już o, już mało kto się chce nazywać materialistą, tak? Dlaczego? Dlatego, że materializm się kojarzy z takim zupełnie naiwnym poglądem na rzeczywistość fizyczną z początków wieku XX czy końca wieku XIX, tak? Że to są takie atomy, które są jak te kulki i tak dalej, tak? Że jakby wiemy, że jakby rzeczywistość fizyczna jest dużo bardziej złożona i skomplikowana niż taki prymitywny obrazek materialistyczny nam sugerował, tak? Dlatego właśnie się mówi o fizykalizmie, dlatego że aha, no to dopuszczamy do siebie, że to jest skomplikowane, no tylko w tej fizyczności chodzi nam o taką bardzo prostą rzecz, że to ma być coś, co jest w czasie i przestrzeni i to jest coś, co podlega prawom, tak? Więc umysł niekoniecznie musi być materialny w takim sensie, że to jest coś, co można uderzyć młotkiem, tak? Tylko... Tak, że tutaj jakby ten problem jest taki, że właśnie wtedy tam ujęcie materialności było takie dość proste, tak? A teraz jakby chodzi nam tylko o coś, że to niekoniecznie musi być taki przedmiot namacalny, tak? To chodzi nam o to, czy umysł jest z czymś, co się gdzieś mieści w czasie i przestrzeni i podlega tym prawom, tak? Natomiast to niekoniecznie musi być materialne w takim najzwyklejszym, potocznym sensie. Tak, znaczy to jest to pytanie, które cały czas tak. I spróbuję na to odpowiedzieć. Informacja sprowadza się do tego, że jest jakiś nośnik, który ma pewną strukturę. Tak. Nie ma tej, czy innymi słowy, że jest zainformowany nośnik. To dlaczego nie powiedzieć, że informacją jest właśnie zainformowany nośnik? To jest dokładnie ta motywacja do, jedna z motywacji, te rozważania na temat informacji, jak, czym ona jest, tak? To jakby, to był jedna z motywacji do właśnie sformułowania tej tezy niredukcyjnego fizykalizmu, tak? No właśnie, że jakby czym są procesy umysłowe, tak? W pewnym sensie i jakby taka bardzo mocna odpowiedź psychologii kognitywnej mówi, no każdy proces mentalny jest jakimś rodzajem przetwarzania informacji, tak? Emocje są procesem przetwarzania informacji, tak? Tylko są skrótem informacyjnym, tak? Jak się czegoś boimy, to nie jest żadne mistyczne doświadczenie, tak? Tylko to jest bardzo szybki proces, który nam mówi, że jestem w niebezpieczeństwie i muszę się ewakuować, tak? Więc jeżeli spojrzymy na całą sferę umysłową w tym takim bardzo skrajnym, kognitywistycznym paradygmacie, który mówi, wszystko, co się dzieje z naszymi umysłami, to jest jakiś rodzaj przetwarzania informacji, no to wtedy... Jaka jest nasza metafizyka umysłu? No, metafizyka umysłu to jest taka sama metafizyka, jak metafizyka informacji. Tak? Więc procesy umysłowe są procesami informatycznymi. Tak? Więc żeby rozwiązać problem Tak, ale to cały czas przy założeniu, że pomijamy ten system subiektywny. Tak? Ale jeżeli przyjmiemy ten... Odrzucimy ten subiektywistyczny... Nie, bo w pewnym sensie jakby system, który przetwarza informacje, może być systemem, który najlepiej wie, jaką informację przetwarza. A może być tak skonstruowany, że z wnętrza jest lepszy dostęp do jego architektury niż z zewnętrza, tak? I tak ponoć my działamy, tak? Że my mamy takiej naiwniej, bardzo kognitywistycznej wizji, to my jesteśmy tym systemem przetwarzania informacji, który ma bardzo dobry...
który ma w miarę niezły system autoraportowania, na pewno lepszy niż inni ludzie mają system raportowania na temat nasz temat, tak? Ale to, jak mówię, to jest wtedy, jeżeli kupimy tą kognitywistyczną wizję psychologii, takiej, w której jakby wszystko, co się dzieje w umyśle, ma ostatecznie cel, jakim jest przetwarzanie informacji. Okej. Dobra, to może podziękuję Państwu, bo już straszliwie długo tu jesteśmy. Także jeszcze raz Państwu dziękuję za liczne przybycie i zapraszam na kolejne edycje wykładów otwartych w naszym instytucie. Dziękuję bardzo.